Czy pomagać żebrakom? Takie pytanie słyszę często, ale też takie pytanie zadał nam jeden z widzów. Mówi, że codziennie mija na skrzyżowaniu żebraka i zastanawia się, czy ma mu pomagać, rzucać coś do koszyka, ale nie jest przekonany, czy to jest dobry pomysł, czy też nie powinien tak robić, ale wtedy ma wyrzut sumienia, że jest obojętny. Odpowiadam więc, nie pomagać. W tej chwili żebractwo to świetny zawód. Żebrak zarabia średnio na ulicy 200 zł. Rozumiem, że 100 lat temu czy wcześniej żebrakami byli ludzie pokrzywdzeni przez los. Jeśli nie pomogli im dobrzy ludzie, nie mieli jak przetrwać. Ale teraz jest wiele instytucji, która pomaga osobom w trudnych sytuacjach życiowych. Przecież nawet bezdomny, jeśli by potrzebował pomocy, może się zgłosić do odpowiedniego miejsca, tylko musi być trzeźwy. Tam dostanie i jedzenie, i spanie, i też pomoc w powrocie do normalnego życia. Więc nie pomagać, bo ten, kto pomaga żebrakom, czyni z nich zawodowców. Czym więcej pomagamy żebrakom, tym więcej na ulicach żebraków będzie.